Chwała Panu Jezusowi. Ponieważ mam urodziny, to chyba pastor w tą nagrodę poprosił mnie o słowo na dzisiejszy dzień. Poprosił mnie, aby to słowo było przeplecione świadectwem mojego życia, które jestem też właściwie Wam winien wszystkim, bo nie było jeszcze nigdy okazji, żeby podzielić się tym słowem. A ponieważ dzisiaj mamy zasłanie Ducha Świętego, w naszym zborze dzisiaj się tutaj zdarzył naprawdę cud. Kto dzisiaj czuł na uwielbieniu obecność Ducha Świętego? Taką naprawdę mocną. Prawda? Po prostu ja dzisiaj wstałem w pewnym momencie ze łzami w oczach i prezent od Boga po prostu dla nas wszystkich. Taka odczuwalna moc, która dzisiaj tu na nas spłynęła, to naprawdę chcemy Bogu dziękować za to, że jest z nami, że nas prowadzi i że Duch Święty, który jest w nas, jest dla nas wszelkim pocieszeniem naszego życia. I właściwie dzisiaj chciałem mówić o Duchu Świętym, a tak właściwie o życiu w Duchu Świętym, ponieważ jest to nieodzowny element życia chrześcijańskiego, jest to nieodzowny element naszej codzienności, że kiedy wołamy Abba Ojcze, nie możemy wołać inaczej, jak tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Zastanawiałem się nad kazaniem, jak mi pastor poprosił o to, żebym coś powiedział, i ja wiedziałem, jakie to będzie kazanie, ponieważ towarzyszy mi to od samego początku momentu mojego nawrócenia. Jest to takie życie w wierze, w ciele i życie w wierze w Duchu Świętym. Chciałbym zacząć może od tego, jak daleko byliśmy, jak ja byłem daleko od Boga na początku mojego życia. Pamiętacie, że w 15 rozdziale, cały 15 rozdział Ewangelii Jana poświęcony jest synowi marnotrawnemu, takiemu człowiekowi, który miał wszystko, który stracił wszystko, ponieważ podjął taką decyzję samodzielnie. Odszedł od swojego ojca i zaczął żyć na własną rękę. I zobaczcie, jak chciałbym to tak nazwać, cwaniaczka. Postanowił, kiedy już nie miał nic, kiedy nie miał już co jeść, został zrównany ze świniami. Pomyślał sobie, a u mojego ojca mają ten chleb jednak, nawet ci robotnicy. Może wrócę do mojego ojca, powiem ojcu, no zgrzeszyłem, ale chociaż niech będę u ciebie jakimkolwiek parobkiem, ale będę miał co jeść. Zobaczcie, nasze ludzkie myślenie bez Ducha Świętego jest takie samo. Ja kiedy się nawracałem, ja byłem gorliwym katolikiem, byłem człowiekiem wierzącym, wychowywałem się na wsi, gdzie takie życie raczej było prostym życiem. To nie była taka wieś, gdzie były gdzieś konie, krowy, bo ja mieszkałem w bloku. Były to takie okolice, takie osiedle po prostu. Natomiast mentalność, prawda, wiadomo, mała miejscowość i wszyscy chodziliśmy do kościoła, wszyscy byliśmy grzeczni, słuchaliśmy księdza, kazań. Chcę wam powiedzieć, że kiedy ja się nawracałem do Boga, ja byłem daleko od kościoła chrześcijańskiego. W pewnym momencie po pielgrzymce do Częstochowy pierwszej, gdzieś tam, zobaczyłem to, że chrześcijaństwo nie jest tym, o czym się mówi, o czym się gdzieś ludziom tłumaczy, nie jest tym, o czym mówi Słowo Boże. I trafiło mi się, że miałem Biblię wśród ludzi, którzy się zajmowali parapsychologią, radiestezją, przebywając wśród ludzi, którzy się zajmują UFO i tak dalej. Bo takie środowisko mi się trafiło, jak odszedłem z kościoła katolickiego. Mówili, zobacz, tutaj jest napisane tak i tak, że ci chodzą w długich sutannach, tylko pozdrowienia i tak dalej. I wiecie, ja byłem bardzo zarażony do świata chrześcijańskiego. Byłem bardzo zarażony, aż poznałem w pewnym momencie gdzieś tam przypadkiem w księgarni chrześcijańskiej jakieś dziewczyny, które mnie zaprosiły. Zresztą chwała Bogu za to, że postawił mi je na mojej drodze. Poznałem, one mnie zaprosiły do zboru. Oczywiście ładne dziewczyny, na to trzeba pójść. To była moja motywacja, nie Jezus Chrystus. Usłyszałem Ewangelię, zobaczyłem tam kolegę z klasy i się zachwyciłem Ewangelią. Wiecie, i nic innego nie czytałem, tylko jak Słowo Boże. I wszystkim dookoła opowiadałem Słowo Boże.
Wszystkim dookoła mówiłem, że jestem chrześcijaninem, że się nawróciłem. I tak moje życie trwało przez 14 lat. Ożeniłem się, chodziłem do zboru, byłem dobrym chrześcijaninem. To dobrym w cudzysłowie, proszę tutaj ubrać. Moje życie na zewnątrz było zmienione. Było zmienione na tyle, że zmieniłem standardy życia. Ale nigdy nie byłem człowiekiem nowonarodzonym. Moje myśli zawsze były tam, gdzie były przed nawróceniem. Gdybym nie może to, że zmagało mnie za czasów dzieciństwa mnóstwo chorób. Wiecie, że ja w 8 klasie byłem tłumaczony nauczycielowi przez moich kolegów. Ja tak się jąkałem. Nikt nie potrafił mnie zrozumieć. Ja do dzisiaj mam wadę wymowy, chociaż staram się już mówić w miarę spokojnie i wyraźnie. Ale wiecie, te moje wiele cech takich, które nie stawiało mnie na czele mężczyzn, samców alfa, po prostu sprawiło, że gdzieś tam Bóg mi ustrzegł przed wieloma grzechami. Natomiast moje serce było przy tych grzechach. Przez te 14 lat bycia człowiekiem w kościele. Miałem mnóstwo dobrych znajomych, dobrych pastorów, fajnych konferencji. Wiele uniesień, wiele łez w oczach. Nigdy nie byłem człowiekiem, który zrezygnował z grzechu. I niestety tak się to skończyło, że upadłem całkowicie. Chcę wam powiedzieć, że to był czas, kiedy ja zobaczyłem, że tak naprawdę to życie w ciele to nie jest takie życie chrześcijańskie i się odwróciłem od Boga. Zacznijmy może od tego, co mówi Słowo Boże. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wszystkim znany, podstawy, myślę, chyba chodzenia w Duchu Świętym, podstawy chrześcijaństwa. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. W niektórych tłumaczeniach jest to tłumaczone jako książę. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, takie jak ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, w innym tłumaczeniu ręczę i zapewniam. Powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Na pewno pamiętacie taki fragment Słowa Bożego, który mówi, to jest Łukasz 11, rozdział 24-26 werset. A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukających ukojenia, a gdy go nie znajdzie, mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Może ktoś z was zna takiego człowieka, który się tak zachował, któremu się tak kiedyś trafiło? Jest ktoś, kto takiego człowieka zna? Prawda? Ja byłem takim człowiekiem. Chcę wam powiedzieć, że każdy z was zna mnie, a ja byłem takim człowiekiem. Kiedy budowanie takiej hipokryzji w życiu człowieka, że udaje, że jest chrześcijaninem, kończy się, wiecie, moje życie upadło całkowicie i popadłem, lubiłem alkohol. Jako człowiek
w cudzysłowie wierzący, alkoholu nie piłem, unikałem, ale to było na zasadzie takiej, że nie wolno. Bardzo bym chciał, ale to nie wolno, bo tu żona zazbrania, bo tutaj dzieci, bo tu znajomi, bo nie ma okazji, wiecie. Ale jak czasami gdzieś tam się trafiło, że byłem sam przez kilka dni, mi się trafiło parę piwek wypić oczywiście. Natomiast jak odszedłem od mojej byłej żony, to popadłem w alkoholizm. Popadłem w alkoholizm, wszelkie granice, które miałem jakiekolwiek zachowane, one po prostu zostały zburzone. Nie miałem żadnych granic, mogłem robić co chciałem. Wolę tu nie opowiadać wszystkich szczegółów, ale naprawdę wiecie, mój stan był dużo, dużo gorszy niż przed nawróceniem. Było to bardzo ciężkie, bardzo przeżycie takie niszczące, degradujące. To zdegradowało pozycję, zdrowie, finanse. To zdegradowało samoocenę. I niestety, ale stan się skończył myślami samobójczymi. Miałem taką depresję, jeszcze parę lat temu miałem taką depresję, że jeździłem samochodem i zastanawiałem się, które drzewo będzie moje. A może ktoś we mnie wjedzie. I prosiłem Boga, żeby mnie ratował. Wiecie, rano budziłem się z płaczem, mówię, Boże, pozwól, żebym już więcej nie pił. A wieczorem po południu przychodziłem do domu. Jeszcze przed obecną żoną ukrywałem, że wypiłem już 8 piw, a mówię, a dopiero idę po trzecie. Wiecie, to był stan taki, że mi się już nie chciało żyć. I w związku z tym zaczęliśmy szukać, wróciłem do kościoła, wróciłem do zboru, zaczęliśmy szukać Boga, zaczęliśmy szukać Słowa Bożego. Miałem taki niesamowity niedosyt tego Słowa. Miałem tak niesamowite pragnienie, żeby znaleźć Bożą obecność w moim życiu. Wiecie, niewiele zborów jest, które respektują drugie małżeństwo. Niewiele zborów jest, które respektują człowieka, który jest po rozwodzie, z problemami. Niestety tak się składa, że dzisiaj mamy ten problem bardzo często, że zostaliśmy odrzuceni przez społeczność. Szukaliśmy dalej. I kiedy szukałem dobrych kazań, dobrego Słowa Bożego, w internecie znalazłem naszego przyjaciela Andrzeja Cyrikasa, któremu jestem bardzo wdzięczny za te kazania, które on wygłosił. Mam nadzieję, że uratował więcej żyć. Trafiłem na kazanie o alkoholu. Mieliśmy tam różne już z Magdą kazania, które słuchaliśmy. Mieliśmy już taki zwyczaj, że wieczorem słuchamy kazań. I ja to o kazaniu o alkoholu mówię, a jeszcze nie dzisiaj, a może za 3 dni, a może za tydzień. Odsuwaliśmy. Pewnego dnia Magda powiedziała, nie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy to kazanie będzie dzisiaj dla nas priorytetem. I po wysłuchaniu tego kazania, nie wiem jak to się stało, to tylko Bóg wie, obudziłem się rano człowiekiem nowonarodzonym. Kto się narodził na nowo, ten wie, że to jest to samo życie. Odeszły wszelkie pragnienia grzechu. Poczułem nienawiść do tego, co robiłem. Poczułem się wolny. Nie miałem problemu, że muszę się napić piwa. Nie miałem problemu, że muszę robić coś, co po prostu będzie nazwane grzechem. Przestałem buntować się Bogu. Wiecie, to nie jest tak, że to życie się nagle zmieniło na zewnątrz, wobec ludzi. Ono się na pewno zmieniło. Natomiast Bóg do dzisiaj pracuje we mnie i tak będzie pewnie do końca życia. Natomiast zobaczcie, jak to jest istotną rzeczą, żeby się na nowo narodzić. Nie muszę nic robić na siłę. To jest tyle świadectwa mojego, które jeszcze będę za moment chciał dalej powiedzieć. Wracając do Ewangelii Jana, do nowego narodzenia, o którym mówi Jezus wobec Nikodema. Nikodem, człowiek znający Biblię, znający Izajasza, Jeremiasza, Psalmę, wiedzący, że zakon jest czymś, czego się nie da wypełnić, czego nie da się ogarnąć. Mówi, jak to jest, mówisz, no co ty mówisz do mnie w ogóle, jak to się na nowo narodzić i tak dalej, i tak dalej. Co ty w ogóle, ja przychodzę do ciebie, bo cię tutaj uważam za jakiegoś mistrza, za jakiegoś rabiego, że przyszedłeś od Boga, a ty mi takie rzeczy mówisz. I dzisiaj zobaczcie, jakie jest często
wśród ludzi, nawet wierzących, spostrzeżenie, że znam Słowo Boże, może mam doktorat z teologii, może jestem dobrym pastorem, mam duży zbór, znaną denominację, ale czy jesteś człowiekiem nowonarodzonym? To jest pytanie, które bardzo często dzisiaj zadaję ludziom, ponieważ Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Co z tego, że jesteś 35 lat człowiekiem wierzącym? Co z tego, że może jesteś pastorem, starszym, diakonem? Może usługujesz w uwielbieniu? Może masz jakąś funkcję ważną w zborze? Może cię wszyscy szanują? Może jesteś człowiekiem elokwentnym? Potrafisz opowiedzieć pięknie o psalmach? Ale jesteś człowiekiem nie na nowo narodzonym. Czy twoja droga idzie do Królestwa Bożego? Czy jesteś dalej w ciele? Co jest ciała? Dalej jest ciałem. Nic, co jest cielesne, nie może wejść do Królestwa Bożego. Człowiek na nowo nienarodzony nie może wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, to jest coś, co mi towarzyszy od samego początku mojego nowego życia z Chrystusem. I nacisk, który chciałbym dzisiaj nałożyć właśnie jest taki, że kto jest nowonarodzony, ten na pewno o tym wie. Jeżeli ktoś nie jest, to niech się o to modli. Bardzo polecam tutaj też szczególnie dla internautów kazania naszego pastora Marka, który ostatnio już cztery części, bodajże chyba cztery części były, prawda? Kazań na temat podstaw wiary. Wiecie, ja kiedy usłyszałem pierwszy raz w ubiegłym roku Marka kazania, właśnie te podstawy wiary, byłem zdruzgotany, jak mam niepoukładane życie podstaw chrześcijańskich. Polecam każdemu, ponieważ ono bardzo fajnie opowiada o drodze, którą my mamy przejść do Boga. I teraz zobaczcie jedną rzecz. To, co się dzisiaj głosi, Jezus powiedział: ręczę i zapewniam, zaprawdę powiadam wam, ciało jest ciałem, duch jest duchem. I tak naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby zmienić treść tego przesłania Jezusa. Nie ma takiej możliwości, żeby zająć się czymkolwiek w ciele, czymkolwiek, co będzie nam przynosiło jakiekolwiek profity, nawet w kościele, nawet w zborze, jeżeli się nie narodzimy na nowo. Bez względu na cokolwiek, Ewangelii zmienić nie możemy. Bardzo często dzisiaj słuchamy ewangelizacji wielkich, masowych, na stadionach, w miastach, grup ewangelizacyjnych, które jeżdżą po całej Polsce, po całym świecie i mówią: Pan Jezus jest dla ciebie wybawieniem. Amen. Podnieś swoją rękę, powiedz za mną formułkę i będziesz zbawiony. Ja z tego, co czytam w Słowie Bożym, mówię tak. Jest to napisane bardzo wyraźnie w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, między 8 a 10 wersetem. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zwracam uwagę na to słowo nie z uczynków. Podniesienie ręki i wyznanie Jezusa Panem jest uczynkiem, prawda? To nie jest coś, co jest dla nas Bożym darem. Bożym darem jest nowe narodzenie. I teraz tak naprawdę musimy zweryfikować czasami nasze pojęcie uczynkowości, nasze pojęcie łaski, którą nam daje Bóg. Jeżeli naszą rzeczą jest przyjąć dar Boży, tak jak syn marnotrawny przyjął od ojca pierścień, prawda? Stał się z powrotem jego synem. Tak samo my musimy zweryfikować, czy my przyszliśmy dopiero przez etap odwrócenia się od grzechu, tak jak tutaj te nasze kazania są prowadzone przez brata Marka, czy my się odwróciliśmy dopiero od
tego, co było dla nas grzechem, czy my dopiero idziemy do Ojca, czy my już przyjęliśmy pierścień i staliśmy się Jego dziećmi. Zobaczcie, że bardzo często wołamy wszyscy w kościołach, w zborach: Abba Ojcze, Abba Ojcze. Kto ma prawo wołać do Boga Abba? Tylko ten, kto jest z ducha. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest Rzymian 8:1-13. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Zakon ducha to jest coś, czego my już nie mamy według 10 przykazań, ani 600 ponad przykazań, które jeszcze niektórzy przestrzegają. My już nie mamy problemu z tym, że my nie czcimy danego dnia, danej pory, że my już nie czcimy danych przykazań, my podlegamy jakimś przykazaniom. My mamy zakon ducha, my wiemy to wszystko w sercu, co jest dobre, a co jest złe. Bardzo często jest tak, że a jak to przecież wy nie przestrzegacie przykazań, skoro już nie macie 10 przykazań, to wy grzeszycie. Nie, nie, nie grzeszymy, ponieważ mamy w sobie Ducha Świętego, który jest o wiele bardziej rygorystyczny w nas samych i wypływa to jako owoc Ducha Świętego, prawda? Jesteśmy w stanie, kiedy ten owoc w nas wydaje tak naprawdę w sposób naturalny to, co jest dziełem Ducha Świętego. Jeżeli staniemy się wierzbą, nie będziemy wydawali gruszek i odwrotnie, prawda? Grusza nie wyda pięknych liści wierzby płaczącej. Nie ma takiej możliwości. Dlatego jeszcze wracając tutaj do mojego świadectwa, można było udawać chrześcijanina, można było udawać kogoś, kim się nie jest wewnątrz, kim się nie jest, jeżeli się nie ma w sobie Ducha Świętego. Można przeszczepiać, ale natura i tak wyda owoce takie, które są owocami niestety, ale fałszywymi. Prawdziwy owoc jest tylko wtedy, kiedy jest prawdziwe drzewo. My zostaliśmy zasadzeni jako prawdziwe drzewo, jako winorośl naszego Boga i teraz mamy okazję być tą winoroślą, którą Bóg pielęgnuje w nas przez Ducha Świętego. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Nie my przez to, że podnieśliśmy rękę, nie my przez to, że staliśmy się nagle członkami kościoła, denominacji, nie to, że przyjęliśmy chrzest. To są wszystko uczynki naszego ciała, one są bardzo potrzebne, ale dopóki nie mamy nowego narodzenia w Chrystusie przez Ducha Świętego, dopóty nie należymy do Boga. I to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ my nie szafujemy doktryną, teologią, tylko my szafujemy ludzkim życiem i to życiem niedoczesnym, a życiem wiecznym. Pamiętamy, że nie głosimy Chrystusa dlatego, że chcemy mieć większy zbór, że mamy rację, że nasza prawda jest prawdziwsza niż czyjaś prawda, bo prawda jest tylko jedna, jest w Chrystusie i Jezusie. My nie głosimy dlatego, że takie mamy przekonania, że tak nam się łatwiej żyje, że takie jest lepsze społeczeństwo. My głosimy dlatego, że każdy człowiek, który żyje na tym świecie, może usłyszeć Ewangelię o tym, że może żyć wiecznie. I to jest najważniejszą dla nas rzeczą, prawda? Nam nie zależy na tym, żebyśmy mieli lepsze, fajniejsze, głośniejsze, kolorowsze, ale na tym, żebyśmy mieli życie wieczne. I niech pójdziemy do tego nieba, choćby biedni, choćby ślepi, choćby chromi, choćby znienawidzeni, ale pójdźmy do tego nieba. Dlatego ja pamiętam w swoim nowym narodzeniu właśnie to życie, które mi dał Bóg. Było to tak wspaniałe, tak niesamowite. Minęło to, co było, minęło to, co było obciążeniem, to, co było nieszczęściem dla mojej żony. Minęło to, co było dla mnie tragedią wobec pracy, wobec ogólnie otoczenia, które było gdzieś koło mnie. Wiecie, kiedyś pamiętam, przejrzałem Facebooka, przejrzałem zdjęcia, zanim się Bóg pofatygował po mnie, aby wrócił do Niego. Tam nie było zdjęcia, żebym nie trzymał w ręku piwa. Puszki piwa, butelki piwa albo papierosa. Nie było takiego zdjęcia.
Kiedy ktoś mnie zobaczył bez alkoholu, mówi, no a co ty tak dzisiaj na pusto? Ja tak naprawdę, jak się na nowo narodziłem, to wstawałem rano o 5, Magda pamięta, szedłem z psem na spacer, latałem po lesie z tym, z psami i chwaliłem Boga. I mówię, Boże, to jest wszystko cudowne. Wiecie, na nowo narodziłem się akurat w lutym, więc przyszła za moment wiosna. I każdy listek chwaliłem od Boga, po prostu, że jest taki cudowny. I się czułem tak lekko, tak po prostu zadawałem Bogu miliony pytań. I Bóg mi na nie odpowiadał, wiecie. I to było takie niesamowite, że jestem taki fajny po prostu. No, Boże, po prostu to jest coś takiego, czego się nie da opisać. Dzisiejsze uwielbienie, prawda? Nagle przyszedł Duch Święty i ja nie umiałem wyrazić tego słowami, ale to było coś takiego, czego się nie dało po prostu, no, inaczej pisać, jak tylko po prostu łzami w oczach. I to samo miałem właśnie, kiedy się na nowo narodziłem. I chcę powiedzieć, że to jest coś takiego, że życzę każdemu, żeby się na nowo narodził. Kiedyś pamiętam taką dyskusję gdzieś na Facebooku z profilu naszego wspólnego znajomego pastora. I była dyskusja, tak naprawdę, czym się charakteryzują dobre zbory. Ktoś się pytał, że znajdź mi dobry zbór. I wiecie, odpowiedź była taka fajna, bo tak naprawdę dobrym zborem to jest taki zbór, takie miejsce, gdzie jak największa część wierzących ludzi, zborowników jest nowonarodzona. Czy to nie ważne, czy ten zbór ma liczbę osób 10, czy ma liczbę osób 500. Ale żeby przeważała grupa ludzi nowonarodzonych. Bo taki zbór zawsze będzie światłością, zawsze będzie solą i zawsze będzie miał nauczanie zgodne ze Słowem Bożym. Mi się bardzo podoba, że ludzie szukają dobrych zborów, że ludzie szukają zdrowego nauczania i jakby ktoś chciał polecić kiedykolwiek zdrowe nauczanie, to powiedz mi, kogo ty polecasz? Zawsze osobę nowonarodzoną. Kiedyś opowiadał mi znajomy, też mieliśmy okazję się spotkać w jakiejś takiej sytuacji, że był czas na swobodną rozmowę. I opowiadał mi o pewnym pastorze z Polski. Mówi, że byłem pastorem tyle lat. Mówi, wydawało mi się, że mówiłem płomienne kazania, a pewnego dnia się nowo narodziłem. I to wszystko, co mówiłem do tej pory, to uważam za śmieci. To była moja wiedza, to były moje studia teologiczne. Było to, czego się nauczyłem w szkole. Mówię. A teraz mówię to, co mówi mi Bóg. Teraz mówię to, co mówi mi Duch Święty. I to poruszyć powinno człowieka, a nie doktryna. My nie musimy znać Biblii jak teolodzy. My nie musimy znać Biblii jak doktorzy teologii. My nie musimy znać tak naprawdę tak Biblii głęboko, ale jeżeli poznamy choćby 10. część tego, co mówi Jezus, co mówi Duch Święty, po prostu róbmy to. Wydawajmy owoc tego Ducha, wydawajmy owoce naszego życia, te, które są rzeczywiście z tego drzewa, które nam dał Jezus. Prośmy o dary Ducha Świętego, ale przede wszystkim wydawajmy owoce. I tak naprawdę, jeżeli nasze życie będzie w Duchu, będzie przepełnione Duchem, ludzie czasami zauważają to w nas, mówią, a ty jesteś taki inny. Bo taki, ja ciebie nie rozumiem, jakoś tak, ciebie się jednak cię odbiera. To jest właśnie to, że w nas mieszka Duch Święty. To nie jest coś takiego, że my, a bo wiesz, bo w moim kościele, bo tak się, bo to, bo tamto, bo ty idziesz do piekła. Nie, to w ogóle jakby przestaje być ta różnica. Być zupełnie inny, mamy zupełnie inny sposób już mówienia, myślenia i mówimy po prostu, potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz być człowiekiem, który, ale czemu twój kościół jest inny niż tamten? Ja mówię, to nie patrz na to. Ja zawsze mówię, że granica między denominacją a denominacją nie istnieje. Istnieje granica między człowiekiem zbawionym a człowiekiem niezbawionym. Między człowiekiem wierzącym a człowiekiem niewierzącym. Między człowiekiem, który jest synem króla, który jest dzieckiem Bożym, który może wołać do Boga Abba Ojcze, a różnica między człowiekiem, który nie ma takiego prawa.
Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, bardzo konkretnie na ten temat, że życie w ciele, bez ducha, bez nowego narodzenia, jest życiem martwym. I bez względu, czy my będziemy chodzić całe życie do zboru, czy my będziemy całe życie podnosić do góry ręce, jeżeli się nie narodzimy z Ducha Bożego, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Ale wy nie jesteście w ciele. Uśmiechnijcie się. Nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, tym nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I zauważcie, że tutaj tak naprawdę sprawa jest bardzo prosta. Bardzo prosta, jeżeli chodzi o apostoła Pawła. On doszedł do tego po wielu, wielu latach. On pisał te listy. Sam miał problemy. Mówi, że przeklęty jestem ze względu na te moje wszystkie słabości. Jestem człowiekiem, który ma wiele wad. Sam powiedział o sobie, że jest człowiekiem, który nie może w tym ciele po prostu wytrzymać. On chce bardzo do Boga. Ja myślę, że tak samo jest z nami, że kiedy my mamy w sobie ducha, my już nie musimy się martwić o to, czy będziemy dzisiaj żyć, czy będziemy dzisiaj już u Pana w niebie. Nasze życie już tak naprawdę ma jedyną wartość, wartość duchową. Nasze ciało po prostu jest tylko i wyłącznie należącym do Boga ciałem. Galacjan 2.20, prawda? Żyję już nie ja, lecz żyje w imię Chrystus. Ja życzę każdemu, żeby tak można było powiedzieć, żeby to słowo, które jest zawarte właśnie tutaj w tych wersetach, było dla nas takim miejscem, gdzie nie będziemy już jakby martwić się o nasze życie, martwić się o doczesność, że będziemy mogli zawierzyć Bogu, zawierzyć Słowu Bożemu. Pamiętacie apostoła Piotra, który mówił, może to przeczytam, o czwartej, to jest Mateusz 14, 25, 31. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i że ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się, gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł, o małowierny, czemu zwątpiłeś? I tak samo jest, zobaczcie, z nami. My tak naprawdę, dopóki jesteśmy w ciele, chodzimy po ziemi. Podlegamy wszystkim naturalnym, ziemskim prawom. Dopiero kiedy jesteśmy w duchu, przestajemy podlegać prawu ziemskiemu i zaczynamy podlegać prawu też ponadziemskiemu, takiemu Bożemu. Cuda się wydarzają tak naprawdę tylko wtedy, kiedy jest Duch Święty. Tylko Duch Święty jest w stanie ożywić, wskrzesić z martwych. Tylko Duch Święty jest w stanie uzdrowić. Tylko Duch Święty jest w stanie zmienić człowieka, wydać w nim owoc, dać mu dar. Tylko Duch Święty może uczynić coś, co dla nas będzie znamienne i zbawienne. Przyjdź i wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie.
zaufał Jezusowi, powiedział mu: Pan Jezus, przyjdź. Tak samo jest z nami. Jeżeli Pan Jezus do nas mówi: przyjdź, my wołamy: przyjdź Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź. Wtedy staje się dzisiejsze uwielbienie. Wtedy, kiedy my wołamy, dzisiaj jest święto zesłania Ducha Świętego i my wchodzimy w obecność Ducha Świętego. Wtedy się dzieją takie rzeczy, że nasze ciała tego nie ogarniają, nasze umysły tego nie ogarniają. Tak naprawdę to tylko i wyłącznie Duch Święty jest w stanie w nas zmienić, w nas stworzyć, w nas wzbudzić. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę chciałbym już też kończyć, bo to jest moje pierwsze kazanie, więc musicie wybaczyć. Troszkę tremę i przygotowywałem się, ale wiecie, to jest najczęściej 2-3 zdania w rozmowie i tak naprawdę przygotowałem sobie to, nie licząc czasu, ile mi to zajmie. Chcę wam po prostu powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek potrzebuje na nowo narodzić się, dzisiaj mamy tutaj pastorów, pastora starszych, i jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy o to, to żeby nie wahał się, jeżeli ktoś widzi zwątpienie w sobie, że jest człowiekiem na nowo nienarodzonym, dlatego że tutaj nie walczymy o doktryny, walczymy o własne życie wieczne. Walczymy o to, żeby żyć życiem zwycięskim, żeby nie okazało się, że za 10-15 lat stwierdzicie, że Kościół jest zły, że doktryny są niewłaściwe, żeby po prostu nie żyć tym życiem, które jest pełne zwątpienia, bo przyjdzie diabeł, zobaczy, że jest mieszkanie przyozdobione, wymiecione i się tym zajmie. A on powie: ja jestem twoim panem, ty jesteś mój, ty nie należysz do Chrystusa. To, że powiedziałeś, to jeszcze nic nie znaczy. Jeżeli w tobie nie ma Ducha Świętego, znaczy, że ty jesteś pusty. A że w próżni nie ma, to znaczy, że jesteś mój. Dlatego dziękuję ślicznie za cierpliwość. Chciałem podziękować pastorowi, że dał mi ten przywilej podzielić się troszeczkę moim świadectwem życia, zachęcić wszystkich do modlitwy, a przede wszystkim do życia w Duchu Świętym, bo to jest najważniejsze. Chwała Bogu. Dziękuję. Amen. Amen.